ho, 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 ho. Merry Christmas. W dzisiejszym materiale zobaczymy po raz trzeci w grudniowych vlogach Porsche, ale tym razem to nie będzie wyścigowe Porsche, chociaż ma kopnięcie. Będzie Porsche Panamera GTS. Dostałem kluczyki do tego auta. Kluczyk już mamy wpięty. To jest taki na stałe kluczyk, można powiedzieć. No i cold start. Kierownica nam się obniża. Pakowanie. Oferta. Cicho. Faluje na obrotach? Nie, nie faluje. Kurczę, no jaki luksus. Jakby wydaje się, że tu jest tak prosto, ale czuję się od razu luksusowo. Coś mnie bierze, gardło mnie boli. I żołądek, nie wiem czy to nie to co myślicie i to co wszyscy myślą, ja też. Ale mam nadzieję, że nie, no bo nie skończymy trasy wtedy. Ja jestem raczej odporny na te wszystkie choróbska. Okej, okay, Sport Plus. Zapomniałem, że... Ojejku. Ale nie jest jakieś mega szybkie. Myślę, że to szybszy samochód. O, dobra, czekajcie, zmieniam zdanie. Słuchajmy, czy coś tam brzmi. Strzelałem trochę. Dobrze. Jest dobrze. Myślałem, bałem się, jak odbierałem ten samochód, że nie będzie przyspieszenia takiego fajnego. Ale jest dobrze. Sprawdźmy sobie od zera. Przyspieszenie jest na Sport Plusie. Launch Control mi się włączył. No to nie jest jakiś pocisk od zera. Ślizgał mi się jak strzała z wydechu teraz. To nie jest jakiś pocisk, ale... Takie rodzinne autko. Takie tam. Konkurencja RS6. Producent deklaruje 4,1 do setki, ale właściciel Wojtek mówił mi, że ten samochód ma 3,7. Trzeba liczyć 3,7 do... Oczywiście nie na mokrej nawierzchni, ale trzeba liczyć... Można liczyć 3,7 do sety. A to już jest, jak na 460 koni, to już jest spoko. Zabieram ten samochód do wieczora od Wojtka, ATS Garage. Z wypożyczalni Race Cars jest ten samochód. Jeżeli będziecie zainteresowani we Wrocławiu czy w całej Polsce, no to odezwijcie się do tej wypożyczalni, jeśli chodzi o ten samochód. Zobaczmy, jak to wygląda pod maską. Otwórzmy sobie. Jedno z niewielu Porsche, które ma silnik z przodu. Oprócz SUV-ów to 4-litrowe V8. Zamykamy maskę. 21-calowe felgi z wielkimi zaciskami i z ceramicznymi hamulcami. Zobaczcie, jak wielkie są to... Przyłożę rękę. Jak wielkie są to hamulce. Bardzo duże. Z tyłu tak samo. Ceramika i też 21 cali. No niestety ubrudzony, zaraz na myjnie będziemy musieli pojechać, ale to w swoim czasie. No i 4 wydechy. Jeszcze z ciekawości, jak wygląda bagażnik. Mały. Malutki jest. Jest tutaj mniej miejsca niż w Corvette w bagażniku, naprawdę. Z tyłu są kubełkowe fotele. To też jest ciekawostka, bo to Panamera się tym wyróżnia. Jest znana na rynku z tego. Tutaj macie Alcantarę. Tutaj jest skórka minimalistyczne, to z takim panelem też minimalistycznym, futurystycznym wręcz. Tutaj niewiele przycisków, po prostu jest panel. Śmieszna jest ta skrzynia biegów, ciężko się przyzwyczaić do niej, przynajmniej mi. I to tak, o, tryb B. Pneumatyczne zawieszenie regulowane na trybie Sport Plus obniża ten samochód o 18 mm z przodu i 10 mm z tyłu. Bardzo leciutka kierownica. Manewruje się tym samochodem idealnie. No i na miejscu też nie będzie problemu, żeby stanąć. Gasimy autko.
Ja lecę na górę do hotelu na chwilę i zaraz jedziemy dalej na miasto. Przy okazji zobaczcie, przy kluczykach Porsche zawsze taka miniaturka samochodu się pokazywała. Oni robili taki kluczyk na miarę autka i teraz ten kluczyk jest taki dłuższy, co symbolizuje właśnie, że to jest Panamera, a nie 911. To też śmieszna sprawa. Szybki spacerek z pieskiem, muszę dodać materiał na YouTube'a i za chwilę ruszamy dalej w miasto na taką wieczorną jazdę. Materiał już cały dodany, już pierwsze 1000 wyświetleń zbiera z panem Jasiem z żółtej korwety. No i my jedziemy dalej, popatrzymy co tam można wieczorem porobić w mieście Wrocław. Można sobie wysuwać spoiler. Pokażę wam jak wygląda. Bardzo duży. Nie wiem czy cośkolwiek daje, wątpię. Ale to raczej element stylistyczny taki. A jeszcze potem wam pokażę. Jedziemy. Kurde, jaki on brudny jest. Trzeba go umyć. Właśnie trzymam w dłoni 5 zł. 5-złotową monetę i przez liczne transakcje i wymiany będę dochodził do coraz cenniejszych rzeczy, kupując przedmioty i sprzedając je drożej. Kupiłem mynie za 5 zł. A później co masz kupić? Woskowanie! Ej, zażarło mi piątkę, zobacz. Pamiętajcie też, żeby nigdy nie myć ceramicznych hamulców, jak są gorące. Kuba teraz poszedł szukać policji, bo chcemy wjechać Panamerą na rynek. Wzdłuż, zasłaniając te. Niestety nie ma kogo spytać zupełnie. Dlatego tutaj wjechaliśmy, no i już o większe problemy się nie będziemy kłócić. W ogóle ładnie wygląda ten samochód, mimo że jest taki nietypowy jako sportowe auto, bo w życiu bym nie powiedział, że to sportowy samochód. No to taka limuzynka, ładna jest ta linia świateł z tyłu na całej długości, tak jak w Audi A8. Zobaczymy jak niesie się wydech i jego dźwięk tutaj w tym tunelu. Czemu to jest Mercedes? Co? To jest Mercedes. Wiesz no. Ukradli ze Stuttgartu od sąsiadów? Tak, po znajomości pożyczyli. Znaczek Audi. I co? Lepiej ci? Kurczę, no skoro Audi to teraz może się zepsuć. I to jest najgorsze. Nie chciałbym, żeby Panamera mi się zepsuła. Dojechałem na stadion we Wrocławiu, ale zgaszone jest światło, zaraz zadzwonię, żeby mi zapalili. Pokażę wam kilka ciekawostek związanych z tą Panamerą. Kurczę, no tutaj jakimś tylnym napędowcem by się tak fajnie latało. Zobaczcie. Panamera co prawda ma napęd również w większości na tylnią oś, tylko że to jest 80 do 20 i ona ma bardzo dużo dobrych systemów, które ratują ten samochód tak naprawdę przed jakimiś incydentami na drodze. Dlatego te 80% napędu na tył mimo wszystko daje radę. No teraz to jest jasno. Można opowiadać. Jeszcze przejadę kilka metrów, żeby pokazać wam samochód. Jak już wszystko widać, to zobaczcie, Panamera ma domykanie drzwi. Pyk. Jak w Maybachu. A z tyłu też są? Powinno być domykanie z tyłu, czy nie ma? Też jest pięknie. Jak w BMW M5. Ciemny samochód z żółtymi zaciskami bardzo ładnie wygląda. W ogóle każdy z żółtymi zaciskami tak naprawdę wygląda świetnie. Bardzo dziękujemy stadionowi Wrocław za zapalenie światełek oczywiście. Panamera jest bardzo wydłużona z tyłu. I jak patrzeć z tej perspektywy, to naprawdę nie ma tragedii. W sensie takim, nie chcę się źle wyrazić, po prostu ten samochód ogółem nie przyciągnie mnie, ponieważ nie wygląda jakoś mega turbo, świetnie, szybko i tak dalej. No ale jak patrzeć z tej perspektywy, tak jak wcześniej wam pokazałem, no to on jeszcze się broni. Bardzo, bardzo taka aksamitna, to może nie, ale delikatna skórka, świetna. Naprawdę ciekawa opcja. No fotele w tym kolorze wyglądają bezbłędnie moim zdaniem i pasują do tego auta. Zobaczcie, zatrzymam się tutaj. Procedura. No dobra, ledwo straciła tą trakcję, ale jak na takie warunki to naprawdę jest świetnie. Panamera jest bardzo bezpiecznym samochodem, na to wychodzi. Spróbujemy jeszcze raz
w drodze powrotnej. Kawałek drogi prostej, no i dużo, dużo śniegu, bardzo ślisko. Poproszę, żeby wstawił się z tyłu. Pięknie to wygląda. Naprawdę ładny samochód w środku. Nowoczesne wnętrze jest świetne. Ten model, dokładnie ten egzemplarz Panamery GTS, który dostałem, jest wyceniony na 840 tysięcy złotych. To jest prawie bańka. To jest bardzo dużo. Dobra, jedziemy stąd. Ostatni raz. Launcha. Odpalam. Powiem ci, że to ze środka brzmi głośniej niż na zewnątrz, więc to jakieś głośniki chyba są grane. Albo jednostka jest głośniejsza niż wydech. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Na zewnątrz nie było tak słychać? Nie było tak słychać. Przy launchu? Zobaczysz na nagraniu zaraz. Aha. Dużo ciszej było. Ciekawe. Panamery na tory! Jestem tramwajem. Wszyscy pływają bez pomocy wiosła, w loży nie było tu wyjścia dla... Tak mówisz? Tak, zatrzeszczą. Mi się wydaje, że coś tu jest. Myślisz, że jest dźwięk z głośników? Mi się wydaje, że tak. Panamera zostawiona, a tutaj AMG GTS i to przedliftowy, czyli ten, który bardzo pięknie brzmi. Wojtek też mi pokazał na Messengerze, wysłał mi, jak to brzmi. No to jak już jesteśmy przy GTS-ie, no to pozwolę sobie zjeść. 12 dzień vloga, więc 12 czekoladka. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to głupie, ale ważne. Ja zostaję jeszcze kilka dni we Wrocławiu, chociaż jutro w innym mieście będę, to do wtorku Wrocław, więc we Wrocławiu jeszcze będzie kilka ciekawych samochodów. No i jutro koniecznie oglądajcie Lexus LFA. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!